Cześć wszystkim, znowu PS7, a trzecią Arcanum. Przejdziemy dzisiaj dalej. Kanalizację Kalador. Tak, tego słowa nie mogę znaleźć. To za dużo do gadania. Trochę szczurów. Te dziwne potworki się skończyły. Nasz jaszczur takie dziwne dźwięki wydaje. A cóż, dobra. Doświadczenie jest całkiem fajne. Dobra. Teraz przejdziemy się może w górę. Znowu te rzeczy. Nie uciekajcie, proszę was. Możesz nie strzelać w Virgila, proszę. O, tak lepiej. Dobra, uczyliśmy się do tego miejsca. Teraz tutaj przebadajmy. Kto opuścił broń, Virgil? Tak, to była jedna z tych krytycznych porażek, na które ma szansę. Z powodu tego, że ta broń jest magiczna. Że jest nie magiczna, technologiczna. Dobra, czy mamy mu jakoś... W sumie tam możemy dać mu ten sejmitar. Virgil. Tak, ten sejmitar jest gorszy. 3 do 12, 3 do 9. Ta jest dużo gorszy. Ale nie będzie miał tej szansy na krytyczną porażkę. Zresztą niech potrzyma sobie. Na razie. Romont, ty nawet nie musisz z tego korzystać. Coś takiego mogłoby eksplodować. Dobra, idziemy dalej. Wow. Mniejszy niż. Czegoś takiego jeszcze nie spotkaliśmy chyba. To jest może jakiś większy lisz? Wygląda poważnie. Wyglądało poważnie. Większy lisz. No chodźcie tu. Nie ma nic do wzięcia. Okej. Okay. Okej. I moneta mura. Jakiś mieczek. Fajnie wygląda. Raz się mu przyjrzymy. Ty pewnie tak nie możesz korzystać z tego. O! Może korzystać z rękawic. Ciekawe. Notatka Mingorada. Nie wiem, czy będzie już jeszcze nam przydatne. Jormund potrzyma. I zobaczmy. Kolejny lisz. Takie jakieś mało magiczne te lisze. Zwyczaj w kanonach fantasy to lisz to taki, powiedzmy, umarły czarodziej. A tutaj tylko tak nic nie robią. Pewnie Virgil znowu się trafił sam. Ale dalej mu się tu będzie przytrafiać, to mu zabierzemy w końcu ten miecz. Każemy mu sejmitarem nawijać.
więcej mięsko się pojawiło. Okej, okay. Coś tu było poważniejszego. Ten niebieski pewnie. Okej, okay. Jormund. Jak, nie możemy tutaj czekać, dobra. Krwawy strażnik, o. On pewnie mnie tak obił. Aż musieli mnie ciężko leczyć. Okej, okay, morowa dusza. To brzmi ciekawie. Ta, muszę mieć wolną rękę. Dobra, to była z tą tarczą. Trzymaj. I trochę sobie poczarujemy. Pewno im się spodoba to, co mamy im do pokazania. Dobra. Zmieniam na miecz. I do walki. Ta. Niby 1% to mało, ale Nightwitchillowi zbyt często się przytrafia to. Krytyczne pudło, więc sorry, Vilgir. O. Coś mu się stało z tamtym mieczem. Miał 2. Zostało mu 1. Umiarkowanie, to nie. Komu jeszcze możemy powierzyć ten miecz? Tobie. Mieliśmy już szansę na krytyczną porażkę. Tobie możemy powierzyć. Ty nic nie robisz, dobra. Właśnie. Był tamten miecz, o którym zapomniałem. Teraz jakoś tarcza? No, patrzcie, same fajne rzeczy się pojawiają. Jakiś topór. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś zła zbroja. Wziął wszystko. Nie zapytał się nawet, co to robi. Muszę się wrócić do tamtej beczki. Tamten miecz. Ciekawie wyglądał. Aczkolwiek pewnie, znając życie, nie ma aż tak zbyt ciekawych właściwości. Ale nie należy zostawiać nic ze sobą. W sumie niewiele jest w grze ciekawszych mieczy. Tego, co teraz mam, czyli katanę. I miecz dopasowany. To w sumie jeden z tych mieczy o najlepszych, powiedzmy, właściwościach bojowych. A inne miecze to mają jakieś, głównie jakieś nieprzydatne opcje, a właściwości bojowe mają gorsze, więc... Więc dlatego nie rokuje zbyt dużo dla tego miecza, ale z pewnością przyda się go sprzedać jakoś. Okej, okay, dobra. Nie zauważyłem, że to jednak jest już koniec tunelu. Ta, tu jest jakieś wyjście. Co, aż sprawdzę. Chyba wyszliśmy, wiecie co? Pod świątynią Panarii. Ta. Dość powiedzieć, że na razie jeszcze nie chcę tam iść. Ta, mają tam ciekawe rzeczy. Widzieliśmy. Jeszcze się kiedyś tam przejdziemy. Ale nie teraz. Tędy.
Jakieś uzdrowienie na Magnusa? Okej. Okay. Jedno weszło. Starczy mu. Dobra. Safe. I jedziemy. Nic tu nie ma. No to pójdziemy w tę stronę. Wow. Demon z kanałów. Ciekawa rzecz. Zabijmy to. Virgil, czemu ty znowu miałeś krytyczne pudło? No, tym razem musiałby to być po prostu peszek. Zabijcie wszystkie! No, dobra. Drużyna się rozpędziła. To dobrze. Prawie awansowaliśmy o poziom. Nasz jaszczur naprawdę całkiem szybko potrafi nawijać z tego łuku. Ta z prędkością iście maszynową. To nie jest źle, pod warunkiem, że nie trafia w naszych. Co mi się często jednak trafia. Przytrafia. Okej, okay, tutaj już byliśmy. Więc zatoczyłem kółko. Zwracamy w tą stronę. I. Kolejny demon z kanału. No, trzeba powiedzieć, że jest całkiem wytrzymały. Góra mięsa. Chyba on jest odporny na ogień, więc nawet nie będzie miał takich obszarów. Okej, głosowaliśmy poziom. Wiecie co? Rogowie i tak się zazwyczaj na mnie rzucają, więc rzucę na siebie tarczę. Powinno trochę mnie uchronić przed czasami. O, dwie góry mięsa. Jakie są aż tak odporne na ogień? Dropił coś? Nie. Ten mieczek wygląda bardzo obiecująco. Chętnie mu się przyjrzę, jak stąd wyjdziemy. Oj, całkiem lekki. Dobra, awansowaliśmy o poziom. Czas coś z tym zrobić. Walka wręcz czy uniki? Powiedzmy, że walka wręcz. Pierwsza. Okej, okay, i wiecie co, ponieważ większości naszym ludziom teraz stuknęła 25, więc przyjrzyjmy się, co oni tam wyprawiają. Okej, okay. Pies jest już mistrzem walki wręcz. Nie pamiętam, co to dokładnie dawało. Chyba zwiększało szanse na krytyki. Nie pamiętam. Okej, ma już siłę wymaksowaną. Nie wiem, czy wcześniej miał. Siłę woli też maksuje. Powinien kondycję sobie poprawiać. Ale cóż, to tylko pies. Więc niedużo ciekawego. Magnus. Co ty tu, Magnusie, kombinujesz? Okej, nauczył się krasnoludzkich rękawic. A to ciekawe. Możemy zobaczyć ten. Jego... schemat? Okej, on miał też automatyczny wytrych. Szkoda, że nie mamy nikogo od wytrychów. Ma też sprzęt optyczny. Okulary nadzwyczajne poprawiają ostrość widzenia. To pewnie dla tych, co strzelają. Coś poza tym? Nic. Okej. Więc podszkolił inteligencję.
Uniki, walka wręcz. Tak, dalej dosyć przeciętnie. Może chyba zwiększa zręczność, żeby podpracować nad tym. Tak, wymaga 15, więc pewnie teraz pracuję nad zręcznością. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra. A ty, Jormund. Inteligencja 18, siła woli 18. Chyba nad inteligencją pracował. Coś z czarów umiesz nowego? Nie. Tak, umie już całą moc i umie całą magię ognia. Moc ma fajne zaklęcia pod koniec, uderzenie pioruna i tak dalej. O, nad kondycją jeszcze pracują, żeby zwiększyć manę. To mu się przyda. Pamiętajmy, że on ma dwukrotne koszty many. Ty. Walka wręcz ekspert. Łucznictwo ekspert. Wow. Nad walką wręcz pracował. To całkiem fajnie. Z jego strony. A poza tym... plątanie. Raz widziałem, chyba rzucił na to plątanie podczas jakiejś walki. O, magii ognia też się uczy. Ciekawie, fajnie. No, ale myślę, że te dwie zdolności tak są najważniejsze w jego przypadku. Okej, dobra. Virgila ostatnio widzieliśmy, to nie będziemy już na niego patrzeć. Wow. To się im małe zgromadzenie zrobiło. No okej. Dwa paski. Fajnie. Szybko i przyjemnie. Skrzynia. Wygląda obiecująca. Oraz większy niż... Czekamy może aż się tak zgrupują jakoś ładnie. Im ciśniemy wtedy ognistą kulę. Ładny cios, dziękuję. Wow. Sporo jakichś kragów tutaj się nazbierało. Będziemy musieli się temu przyjrzeć. Eliksir przyspieszenia. Nigdy nie używam takich eliksirów. No, można wziąć. Okej. I na razie nie widzę, żebyśmy mogli coś jeszcze. Tutaj jest jeszcze wejście jakieś. Pominięte. Więc ruszajmy. Ta magia mi się dosyć wolno regeneruje z powodu tego, że mam aktywne zaklęcie włączone. A to spowalnia regenerację. No okej, no to tyle. Tam jest jeszcze jakaś część kanałów, ale do niej się pewnie później dostaniemy. I weszliśmy tutaj, a to nawet fajnie. Mamy tu jedną sprawę do załatwienia. Dragonstone Turnbout 25. Weasley Carrington. To jeden z tych służących w domu pani... Kurczę, już zapomniałem. Zapomniałem jej nazwiska. Wybaczcie. W każdym razie, szukajmy jego dom. Ponieważ... może on mieć coś zamieszanie w związku z klątwą Cynang. Drogi pani Carrington, załączam zapłatę, jaką uzgodniliśmy. Elmer Burbotton. Okej. To jest jakiś trop, które później przebadamy. To w sprawie... Tak, jakbyście nie pamiętali, to w sprawie tego, kto
wydał, że klątwa Senang znajduje się w posiadaniu pana jakiegoś tam. Czekaj, to przecież wykonaliśmy. A może nie? W każdym razie w Kambrii jeszcze będziemy, więc... O, Lilian Misk. Tak właśnie, dla pani Lilian Misk pracujemy. Więc to jest właśnie w związku z tą sprawą. Dobra. To na razie nie będę potrzebne. A skoro jesteśmy już przy tej części miasta, możemy pójść do magiczki i zidentyfikować te ostrza, które zdobyliśmy w kanałach. Dobra, ciach. Ostrze zaklętego ognia. Losowe uszkodzenia do ognia. Czy coś jeszcze poza tym? Tak, parę pierścieni, ale... No, one nic nie robią. O, możemy zidentyfikować fasolkę. Magiczne uzdrowienie albo wskrzeszenie. Okej. Okay. Resztę nie musimy jeszcze identyfikować. Ale, jak widać, mają one magiczne właściwości. Dobra, a to jest mistyczny miecz. Wow, obrażenia bardzo ładne. Muszę przyznać. Tak, porównanie do katany. Katana ma 3 do 12, a on ma 12 do 20. Bardzo ładne, bardzo ładne. Mniejsza szybkość, ale tam. Myślę, że przyda się to Virgilowi. Na pocieszenie. Tego, że zginął. No, patrzymy sobie też to. Dobra. I te szaty. Mógłbym je zidentyfikować, to potem mógłbym je sprzedać. A Virgil tak korzysta z kolczugi. Tak. One są chyba całkiem sporo warte. Teraz postanowił, że będzie korzystał z tego. Dobra, jeszcze możemy zidentyfikować te rękawice, których Jormund używa. I Jaszczur też ich używa. KP obrona przed obrażeniami. Spoko. Całkiem spoko rękawiczki. Ale ja wolę moje zręczności. Okej. Okay. Znowu się zakrapiliśmy. Więc w następnym odcinku... Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia w Kaladonie. Poszperamy to trochę. 31 poziom. Niedługo pewnie będziemy mogli pójść do Raven. Jeszcze porobimy tu parę zadań. Pozabijemy trochę rzeczy. I... No i będziemy ruszać w dalszą podróż. Gdzieś. Ale to już w następnych odcinkach. Póki co, to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć.